Maćkiem zdecydowanie najtrudniejsza walka w karierze pod względem przeciwnika, pod względem presji, oczekiwań, rangi gali, bo jest to jednak walka wieczoru w wielkiej amerykańskiej telewizji, ale jednocześnie Maciek już od dawna o takie walki prosił, wręcz domagał się ich głośno, więc myślę, że jest to dobry moment na taką walkę. Maciek już wiele razy mówił, że jest zawiedziony doborem przeciwników, nie chciał boksować ze słabszymi, nie chciał boksować z takimi rywalami, których pokonanie niewiele mu daje, więc bardzo się cieszę, że w końcu dostał taką szansę. Wygląda na to, że jeśli ma wygrać, to tylko przed czasem, dlatego że w Daniela Jacobsa są inwestowane spore pieniądze. Jego promotor jest naprawdę potężnym promotorem na świecie i oczywiście chce na swoim zawodniku jak najwięcej zarobić, więc ciężko sobie wyobrazić, że przyjeżdża jakiś mało znany zawodnik z Polski i walką na punkty odbiera te szanse Jacobsowi, więc jeśli chce wygrać, to przed czasem. Jest to możliwe, dlatego że Jacobs nie słynie ze stalowej szczęki, no ale też wiadomo, że bije tak mocno, że i Maciek jest zagrożony tym nokautem. Maciek ma świetnego trenera, bardzo doświadczonego, przede wszystkim najlepszego chyba taktyka z polskich trenerów, więc na pewno dostanie bardzo dobre rady. Pytanie, czy będzie umiał je zastosować. Właśnie w ostatniej walce mówił, że miał z tym problem, że słuchał rady w narożniku, dostawał rady, ale później wychodził do rundy i nie robił tego, no ale wtedy miał innego trenera, trenera, który był też jego kolegą jednocześnie, więc czasami taki układ nie sprawdza się w takich ciężkich walkach. Tutaj myślę, że ma większy autorytet trener Dmitruk u Maćka i dlatego zawodnik powinien go słuchać. Maciek jak na razie pokazuje, że jest bardzo silny psychicznie, że jak wychodzi do walki, to wie po co tam jest, walczy do ostatniej chwili i na pewno się nigdy nie poddaje, więc Jacobs może być przyzwyczajony, że niektórzy rywale, tacy mniej znani, bo wiadomo, że Gołowkin nie, ale tacy mniej znani rywale jak wychodzili do walki z nim, to trochę się bali, jednak nie dawali z siebie wszystkiego, bali się jego siły, bali się choćby nawet nazwiska czy renomy gali, natomiast Maćkowi to nie grozi, on po prostu wyjdzie i będzie chciał zwyciężyć, dlatego myślę, że będzie to bardzo ciekawa dla kibiców bitka, dobra reklama boksu, bo jeden i drugi ruszy naprawdę do walki, a jak to się skończy, bardzo mi ciężko przewidzieć. Powiem tak, serce mówi Maciek, ale jednak rozum, że będzie to Jacobs, bo może się tak okazać, że to jest za duży przeskok poziomu w porównaniu z ostatnimi rywalami. We'll be right back.